Awaryjne hamowanie na śliskiej nawierzchni czy wyprowadzanie pojazdu z poślizgu. To elementy techniki jazdy, które od dziś można doskonalić w Krośnie. Przy tamtejszym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego oddano do użytku tak zwaną płytę poślizgową. To pierwszy taki obiekt na Podkarpaciu. Kurtyny wodne, zraszacze, urządzenia destabilizujące tor jazdy, czyli tak zwany szarpak, to tylko niektóre z urządzeń płyty poślizgowej, które odtwarzają trudne warunki jazdy dla kierowców. Symuluje jakby warunki trudne, najczęściej zimowe, gdzie możemy się spotkać z oblodzeniem, z zaszronieniem i tego, w takich warunkach najczęściej dochodzi do wypadków. Na płycie poślizgowej można ćwiczyć techniki wychodzenia z poślizgu, co zwykle jest konsekwencją zbyt dużej prędkości. Sprzęgło, trzymać. O, widzi pani, już była większa prędkość. Już się przestraszyłam. Ale zauważyła pani, że pani puściła nogę. No, tak. Jest taki odruch. Tak jest, a no, to nie wolno tego. Nie wolno. Zdobywanie takich doświadczeń podczas praktycznej nauki jazdy będzie obowiązkowe od czerwca przyszłego roku. Wtedy mają wejść w życie przepisy zobowiązujące do szkolenia kierowców na płycie poślizgowej. Zdaniem praktyków, nawet godzina takich zajęć powoduje u młodych kierowców respekt przed brawurową jazdą na śliskiej nawierzchni. Nie mówimy nawet o nauce wychodzenia z poślizgu, bo to jest niemożliwe. Głównym zadaniem jest uświadomienie, jakie niebezpieczeństwa czekają kierowców w ruchu drogowym na śliskiej nawierzchni, gdy nie dostosowują, szczególnie gdy nie dostosowują prędkości do warunków. Na razie szkolenie w Krośnieńskim Ośrodku Doskonalenia Technik Jazdy nie jest obowiązkowe. Odbywa się na zasadach komercyjnych. Dyrektorzy ośrodków ruchu drogowego chcą, żeby wszyscy kierowcy zaliczali szkolenie na takim obiekcie. Mam nadzieję, że wreszcie teraz, kiedy tych ośrodków w Polsce już jest około 30 i każdy ośrodek, wojewódzki ośrodek ruchu drogowego myśli o przeprowadzeniu takiej inwestycji i tych ośrodków będzie jeszcze więcej, że to jest właśnie ten moment, żeby te przepisy wprowadzić, tak by na drogach polskich było bezpieczniej. Na drogach ginie blisko 3000 osób. Koszty wszystkich wypadków drogowych to około 3% produktu krajowego brutto. To jest blisko 45 miliardów złotych co roku. Stąd też musimy dokonać absolutnie przyspieszenia co do wejścia w życie ustawy, gdzie obligatoryjnie młodzi adepci, kierownicy będą musieli na takie szkolenia przychodzić, bo mają już po temu warunki. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy kosztował 5 milionów złotych. Inwestycja została zrealizowana ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.